tam i tam. Dziś jestem obrany tak, jak jeżdżę na rowerze. Na rowerku. Na rowerku chciałbym ja dobrze widzieć, a więc mam okulary przeciwsłoneczne, ale korekcyjne, takie, które zrobiłem sobie do jazdy samochodem. No, w tym przypadku samochodem i rowerem. Niezwykłe, jakieś tam za 10-12 zł chińszczyzna. Ma okulary korekcyjne, dobrane do mojego wzroku. Taki, w jakich powinien też i chodzić na co dzień. Ja jeżdżę w samochodzie i na rowerze. A więc, żebym dobrze ja widział i żeby mnie dobrze widziano, mam taką żółtą koszulkę z takim tu nadrukiem. No, ten nadruk to tylko ozdoba. No, takie mi się to podoba. Takie były, taką wybrałem. Ale kolor, materiał i krój taki, jaki powinien. No, kolor taki, jaki na motocykl. Jaskrawo-żółty. Z daleka dobrze widoczny, tam daleko, daleko coś do tego się kręci po drodze, to albo motocyklista, albo na skuterku, ale nie ma kasku na głowie, to pewnie rowerzysta. Tym bardziej, że widać, że ten facet na rowerze to tak jak pieszy, tylko dupsko siedzi, ale przecież pieszy, nogi ciągle idą. Zauważyłeś to? Tak. A propos rowerzysta i pieszy. Kodeks drogowy, przepisy ruchu drogowego zezwalają na jeżdżenie po chodniku. Ja tu nie pamiętam dokładnie. Jeżeli niemożliwa jest jazda po drodze, po pojezdni, na której, no i tu właśnie pewnie jestem, na której dopuszczalna jest prędkość większa niż, tu szczelam, chyba 50 na godzinę, 60, stare normy mówią. To wtedy możesz jechać i po chodniku, ale wówczas pamiętając, że na chodniku pierwszeństwo ma pieszy. Jeśli ktoś musi zwolnić, jeżeli ktoś musi zejść z drogi komuś, to nie pieszy rowerzyście, a rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pieszemu. To rowerzysta ma zwolnić, zaczekać, a pieszy przejdzie i łaski pieszemu nie robi. A o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałem wam pokazać moją relację filmową z wyprawy rowerowej sprzed kilku dni, z zamontowanym statywem, o którym mówiłem w jednym z tych dwa filmiki chyba wstecz. Mówiłem o takim statywie, piękny statyw, który pozwala zawijać się i zaginać wokół różnych rzeczy, a to poręcze, a to barierki, a to właśnie kierownicy rowerowej. Z tym, że na kierownicy rowerowej to był najgorszy ze złych pomysłów. Ja nie wiedziałem, nie przypuszczałem, jak bardzo prawdziwa jest ta wiedza, do tej pory uważałem za teoretyczną, że rower i motocykl, każdy jednostek nie jedzie idealnie prosto, a bez przerwy myszkuje lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Dzięki temu myszkowaniu rower utrzymuje pion. Rower jedzie, tak samo motocykl. Jest błędem bardzo często u motocyklistów, że jak robi niespodziewany zakręt, skręt w lewo i motor mu przepada, to gwałtownie hamuje i dopiero wtedy wali się na pysk, właśnie przepadnie z motorem zupełnie. Jeżeli coś się stanie i motocykl zaczyna przepadać w lewo, to trzeba dodać gazu, nie przyhamować, działać wręcz logice, no tej chłopskiej logice. Na chłopski rozum to wielu chłopów umarło, ale nic się mądrego nie wymyśliło. Chłopski rozum trzeba zwalczać wiedzą, nauką, a nie dyskusją, chłopską dyskusją. A jak to działa? Ano działa to tak, że jak pewnie wiesz, no właśnie, chłopski rozum tego nie wie. Jeżeli coś jedzie, pędzi po jakimś okręgu zamkniętym, to działa na niego siła ośrodkowa, która wypycha to coś na zewnątrz. Jeżeli skręcasz ostro w lewo, to ta siła wypycha cię na prawo. Tak samo działa to na motocyklistę i na rowerzystę i na samochody też. Jeżeli za ostro skręcisz w lewo, to siła ośrodkowa wypycha ten pojazd na prawo. A w motocyklu i w rowerze skręcasz nie ruchem kierownicy, a pochyleniem motocykla czy roweru. Skręcasz w lewo, to pochylasz motor i rower w lewo, wtedy rower ci skręca. No wtedy rower skręca w lewo, ale jak skręca, im ostrzej skręca w lewo i szybciej jedzie, tym działa na niego większa siła ośrodkowa, próbująca ten motor postawić do pionu. No potem by jeszcze próbuje przewalić w drugą stronę, nie? Normalne.
siła ta działa tak długo, dopóki skręcasz, dopóki nie wyrównasz jazdy po linii prostej. Nie widać tego tak dobrze. Widać to dobrze wtedy, kiedy zamocowałem kamerę na kierownicy, kiedy kamera śledziła każdy ruch kierownicy. Było widać, jak rower jedzie lewa, prawa, jak bez przerwy rowerzysta balansuje między trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w prawo. Średnio utrzymuje jazdę na prost. To jest proste. Ale nie na chłopski rozum. Widać to dopiero na tym filmiku. To tyle dzisiaj o teorii jazdy na rowerze. Pokażę wam zaraz. Jeszcze zdanie. Na tym filmiku zobaczycie coś, czego też się nie spodziewałem. Coś tam wzbudza w tej kamerce stałe trzeszczenie. Nie mogę dojść co. Prawdopodobnie trzeba by tą kamerkę albo przenieść. No właśnie, jeżeli będziesz stawiał taką kamerę kiedyś na rowerze, to broń Boże nie na kierownicy, bo będziesz miał takie lewo-prawo, takie myszkowanie, guzik z tego widać. No i druga sprawa, na kierownicy, z jakiegoś powodu, nie znam tego powodu jeszcze, kamerka przenosi, wnosi, rejestruje straszne trzaski. Trzeszczy po prostu cały czas. Ilekroć jadę, im szybciej jadę, tym szybciej trzeszczy. Ja myślałem, że to jest skutek tego, że u nas ścieżki rowerowe i chodniki zrobione są z takiej kostki brukowej. Wiesz, co jest kostka brukowa, nie? Takie małe płytki, pomiędzy nimi dołki. I w tych dołkach idzie, kierownica idzie w dół, pach, 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 pach. Częstotliwość tego, to są właśnie te trzaski na filmiku. Ale czy to tak? Nie wiem. Zobaczmy ten filmik. No to tu się zaczyna nasz spacer. Tu zauważ, że chodniczek, ta alejka jest zbudowana z takiej właśnie kostki chodnikowej, brukowej, trzeszczącej, jak mi się wydawało. Zobacz, jak trzeszczy, słyszysz? No i zwróć uwagę, jak kamera bardzo myszkuje. Lewa, prawa, no, przez chwilę prosto. Tam za chwilę będziemy na alejkę z asfaltu, ładny, gładki asfalt, ale mimo to kamerka dalej tak będzie trzeszczeć. No, o tu właśnie. Słyszysz, jak trzeszczy? A tu przecież nie ma tej kostki. Za chwilę alejka, no tu się kończy ten odcinek alejki. Dalszy ciąg alejki rowerowej, ścieżki rowerowej jest po drugiej stronie ulicy. Jest migające zielone. Nawet nie schodzę z roweru, żeby zdążyć przed samochodami na tamtą drugą stronę, na dalszy ciąg ścieżki rowerowej. To czerwone. Ale oczywiście, jak to w Kielcach, ścieżka rowerowa, no nie zawsze jest dla rowerów. Piesi olewają dokładnie to, że to nie jest ich ścieżka. A tutaj akurat ci to nie są Kielczanie, to są ludzie, którzy do Kielc przyjechali, nie wiem, do Korony, znaczy Korona to jest galeria, do galerii, czy po zakupy. A tu za chwilę musiałbym znowu zejść z roweru, bo jest skrzyżowanie i tylko przejście dla pieszych. Kodeks nakazuje mi to przejście przez pieszo. Po prawej, zobacz, dwójka ludzi idzie prawidłowo, ale po lewej stronie, tyłem do nas, tą ścieżką, idzie jakaś dziewczyna, no, która myślę, że się tylko zamyśliła i nie bardzo wie, że idzie ścieżką. Ja tu jej zwrócę dosyć delikatnie uwagę, rzadko to robię, ale tym razem, no posłuchaj. Wiesz, że idziesz moją ścieżką rowerową? Posłuchaj raz jeszcze może. Wiesz, że idziesz moją ścieżką rowerową? Tam dalej też idzie jakaś kobieta, ale widziałem już ją dłuższą chwilę, obserwuję. Ona coś trzyma w lewej ręce, prawdopodobnie szuka kosza na śmieci, a zobacz, po lewej jest kosz na śmieci. Jeżeli dojdzie do tego kosza, no to powinienem jej wybaczyć, że idzie moją ścieżką, bo no, dojdzie. No doszła, zgadłem. No to tutaj tej kobiecie no nie mogę zarzucić nic, bo to nie jej wina, że kosz stoi po złej stronie, powinien stać po prawej, tam gdzie piesi. I zobacz, następna dwójka pieszych idących prawidłowo. Nie po ścieżce rowerowej, a po tej części chodnika przeznaczonej dla pieszych.
No, zobacz na ścieżce, są nawet znaki namalowane, poziome. Są przejścia dla pieszych. Na tych fragmenciku pieszy miałby przede mną absolutnie pierwszeństwo. Tutaj ja muszę mu ustąpić miejsca. Ustąpić miejsca, czyli powstrzymać się od dalszej jazdy, jeżeli moja dalsza jazda zmusiłaby pieszego do hamowania albo do zmiany kierunku swojego maszerowania, czyli no, do ucieczki mi spod kół. No i dojeżdżamy do następnego. Ja tu się zatrzymałem na chwilkę, nie wiem dlaczego. Już tam poprawiałem. Dojeżdżamy do następnej jezdni i muszę zobaczyć na parę metrach koniec ścieżki rowerowej. Przeskakuję przez jezdnię, niestety na rowerze, bo spojrzałem w lewo, nikt nie jechał. Ten telefonista widzę mi właśnie pod koła, no ale co ja mu zrobię? I dalej jest ścieżka rowerowa. Tam dalej następny taki wjazd samochodowy, to nie jest skrzyżowanie, to jest wjazd na, o tutaj ten, o tym mówię. Chłopak idzie prawidłowo, zauważ. To nie jest skrzyżowanie, to jest wjazd na parking, to jest prywatny wjazd do prywatnej jakby bramy na prywatne podwórko. I tu formalnie też jest ścieżka rowerowa, wszak nie było odwołania. Ale w którym miejscu, czy po prawej, czy po lewej stronie tego chodnika? No, tu by trzeba przyjąć, że jest to chodnik wspólny dla... ale wieje, cholera, narąbany, do domu wraca. Jest to część ulicy wspólna dla pieszych i dla rowerzystów. A jeżeli wspólna, to piesi mają absolutne pierwszeństwo. No, przed tymi gamoniami to by cię raczej nie usunął. Tak, a tu za chwilę wjadę w taką małą uliczkę, ulicę ceglaną, która ma świeżuteńką, nowiuteńką nawierzchnię, chyba pół roku temu, późną jesienią układana, ale gładziuteńki asfalt. Tu nie ma tych kostek, nie ma tych szerp, a mimo to zobacz, jak rower będzie trzeszczał. Dlaczego? Słyszysz, jak trzeszczy? A asfalt gładziuteńki widzisz? To jednak nie kostka tak trzeszczy, to coś w moim rowerze, ale co? No i skręcamy w prawo też pod takim asfalcie. On nie jest taki gładki jak tam, może trochę starszy. No i tutaj w tym miejscu, od początku mojej jazdy tym rowerem, tu w tą lukę, zawsze się bałem wjechać, trafię, czy w mur, czy w rurę, żeby nie było guziora i nie było śmiechu. No, do skrzyżowania potem zejdę z roweru i przeprowadzę na drugą stronę ulicy. Przed chwilką mówiłem, że na chodniku, na tej części ulicy, która ulica, czyli jezdnia i chodnik, bo niektórzy na jezdni mówią ulicą, nie chodź ulicą, bo cię samochód przejedzie. Ja idę ulicą, z tym, że po chodniku, nie po jezdni. I tu rowerem jadę po chodniku, na ulicy. To jest ulica Legnicka, się nazywa ta uliczka. Moja uliczka, chociaż adres bloku jest zupełnie inny. Z drugiej strony ma adres. Jadę tą uliczką, ale po chodniku, a po chodniku sprzeciwka widzę, że idzie dziewczyna z psiurem. Ten pies jest na smyczy, co prawda, ale bez szlakańca. A jak dobrze pewnie wiesz, pies i rower to brrr, za koło próbuje. No nie będę ryzykował. Tym bardziej, że na chodniku tak wąskim muszę tu jej ustąpić pierwszeństwa. Zobacz. No, przeszła, mogę dalej ruszyć. No, lewa, prawa, widzisz, jak to lata? A przede mną widzę to tak zwany złomiarz. Jeszcze w PRL-u zawód bardzo, no, nieistniejący i pogardany. Kto by się wtedy chciał ośmieszyć zbieraniem butelek, czy paciak trzeszczy? Zbieraniem butelek, czy zbieraniem makulatury, czy puszek aluminiowym? A dzisiaj? No i jest już mój blok. Tutaj te chłopaki czują mój oddech za plecami. Próbują iść troszkę boczkiem, żebym mógł ich wyprzedzić, ale ja nie pcham się, ja tu skręcam pod klatkę, och jak rzuca, w lewo i jestem już pod domem. I tu koniec na dzisiaj mojej wycieczki, trzeszczącej wycieczki. No i na koniec jeszcze tylko dwa czy trzy zdania. Tak, więc prawdopodobnie te pierwsze moje wnioski, że to, że tak trzeszczało, pojadę po tej kostce, takie tu,
i to one tak mi trzeszczy, okazały się fałszywe. Coś jest innego. Ja się domyślam, co. Prawdopodobnie ja mam w tym rowerze opony takie terenowe z grubym bieżnikiem. Prawdopodobnie ten bieżnik tak hałasuje o asfalt, znaczy wywołuje wibracje, które kamera rejestruje w postaci trzeszczenia. Ale to jest moje przypuszczenie, nie wiem, sprawdzę to niebawem. Kupię dwie opony, i węższe, i szosowe, gładkie. Będzie nawet mi łatwiej chyba jeździć. I tak nie jeżdżę w teren, więc kupię dwie opony szosowe. No trudno, parę groszy, ale kupię i zobaczymy, czy to trzeszczenie przejdzie. A w następnym odcinku pokażę wam, i dlaczego i jak przełożyłem kamerę z kierownicy, z boczku ramy, przymocowana do ramy, żeby nie było tego lewa, prawa, lewo, prawo, lewo, prawo. Do zobaczyska.